chcę, żeby Państwo też zobaczyli, że jest sprawiedliwie. Jeden kebab to jest nasza maczuga, to jest 1,45 kg. Drugi kebab, druga maczuga, 1,65 kg. To są bardzo małe różnice, to są gramy. Także tutaj stworzyliśmy dokładnie 200 gram mięsa, dokładnie 200 gram frytek, przed oczywiście wysmażeniem, plus surówki sosy. Mamy dwie maczugi. Panowie otrzymują od nas po talerzyku, żeby mieć czym. Siadają sobie tam z ustą, nie wiem, jaki ty jesteś malutki, i dostajesz maczugę. Wsiądź sobie tam na dole, dobra? Bierzecie panowie, gdy jest słowo start, zaczynacie jeść. Kto pierwszy z nich zepie stolik, że skończył, tak? Tak, trzeba mieć pusto w ustach. Tak. Pusto w ustach, tak. Trzeba klepnąć i po prostu mamy pusto. No, wierzymy też to, że nie będziemy oszukiwać, tak? To panowie powiecie sobie przed zawodami, no bo jesteście we dwóch, teraz patrzycie sobie prosto w oczy, bo to też o to chodziło, żebyście patrzyli sobie prosto w oczy. Powodzenia. Dziękuję. Czyli jednym słowem, kulturalnie zaczynamy. Już gotowi? Tak. Start. Paki zaczęli ostro. Naprawdę. Jest moc, tak? Mamy trochę, mamy 50 osób obserwujących. Ooo! O! Leci to szybciutko. Ona jest trawiony w jedzeniu, ale wizja jest dobrym zawodnikiem. I to ja też dobrze wiem, że tutaj... Dajcie się wytrenować spokojnie. Także niesamowite, jak w szybkim czasie to zostało zjedzone. Już, tak? Jaki czas mamy? Dokładnie? 5.35, tak? 5.35 poszła maczuga. No, drodzy Państwo, zawody są rozegrane uczciwie, tak? Tak jak widać. Jak widzimy, wygrał Wicjadacz, jednak ku mojemu zaskoczeniu i to naprawdę dużemu. Drodzy Państwo, najważniejsze jest to, żeby rywalizacja była uczciwa i żeby rywalizujący zachowywali pewną kulturę. Tu jak widać była kultura, było uczciwie, podali sobie rękę, także jest wszystko ok. I tak chciałbym, żeby dalej to wyglądało. No, to nie jest mecz MMA, że robi się dużo huku tylko po to, żeby sprowokować to, żeby opinia publiczna pisała, jaki to jeden z drugim jest agresywny, bo tu nie o to chodzi, chyba o agresję w ogóle nie chodzi. Chodzi o to, żeby była zdrowa rywalizacja. Czasy mamy nudne, przykre, chcą nas straszyć, chcą na jakieś śmieszne pandemie, nie pandemie.
musimy po prostu się cieszyć, bawić się i cieszyć się z tego, co mamy, tworzyć właśnie takie konkursy, uczciwe i fajne. Jak widać, nie ma to nic wspólnego z propagowaniem czegoś, co jest złe. Propagujemy po prostu uczciwą konkurencję, no i uczciwe zasady. To jest najważniejsze i to, żebyśmy wszyscy się po prostu dogadywali. Dziękuję Państwu bardzo za to, że Państwo obejrzeli nasz film. No i co, zapraszam do naszych konkursów. Będziemy na bieżąco starali się takie konkursy organizować. Dziękuję i do widzenia.